W naszym studiu już w tej chwili ksiądz Lech Łuba, proboszcz parafii Kazimierza Królewicza oraz Piotr Karnasiewicz, zastępca nadleśniczego nadleśnictwa Suwałki. Witam. Witamy też, szczęść Boże, dzień dobry, serdecznie pozdrawiamy. Dzień dobry wszystkim miłośnikom lasów. No właśnie, o lesie i o Krzysiu dzisiaj mamy porozmawiać. Krzyś to cykliczna akcja organizowana przez parafię świętego Kazimierza Królewicza w Suwałkach. Spotykają się kierowcy, spotykają się motocykliści, także rowerzyści i co roku spotykają się przy innym haśle. Tak, proszę Państwa, może nie parafii, ale między innymi parafii, więc jest to, że tak powiem, festyn, który jest organizowany przez wiele podmiotów, owszem, parafia w to się włącza, Urząd Miasta, Policja, Straż Miejska, szczególnie Straż Miejska, tutaj pozdrawiam pana komendanta. Poza tym każdego roku edycja akcja Krzyś Bezpieczna Podróż ma swoje hasło i to hasło akcentuje pewnego rodzaju problem bardzo aktualny, problem, który chcemy naświetlić, poruszyć i w jaki sposób też rozwiązać, chociaż częściowo, bo jeżeli tego problemu nie postrzegamy, jeżeli ten problem lekceważymy, to przekłada się potem na różnego rodzaju nieszczęścia, różnego rodzaju wypadki. Akcja Krzyś Bezpieczna Podróż. Proszę Państwa, w tym roku ta akcja Krzyś Bezpieczna Podróż ma hasło Las kocha nas, a my las. Las kocha nas, gdybyśmy dopisali, to trzy wykrzykniki, potem wielokropek, a my las i znaki zapytania, bo to, że na nas kocha las, my nie wątpimy, natomiast czy my kochamy las, czy my odwdzięczamy się lasowi za tę jego miłość, jaką on nas obdarowuje, to jest wielki znak zapytania i właśnie w tym roku, w tej edycji 25 lipca, więc najbliższą niedzielę, nad tym podczas każdej mszy świętej będziemy zastanawiali się pod patronatem państwa z nadleśnictwa i oczywiście Wigierskiego Parku Narodowego. Co mają kierowcy wspólnego z lasem? Mają sporo, chociażby to, że mogą, wjeżdżając do lasu, ten las zanieczyszczać. No jest w naszym społeczeństwie już bardzo duże uświadomienie w tym temacie. Proszę księdza, to jak celebrujemy to spotkanie z Krzysiem? Tak, proszę Państwa, jeżeli chodzi właśnie o hasło, to myślę, że rozumiemy, proszę wziąć głęboko to sobie do serca, las kocha nas, a my las. Podczas każdej mszy świętej prelekcje, tak jak każdego roku, prelekcje w wykonaniu poszczególnych służb mundurowych i tak o godzinie 9, przepraszam, o godzinie 7, bo to jest pierwsza msza święta, proszę Państwa, o tej godzinie przedstawiciele Straży Pożarnej wygłoszą prelekcje, tutaj Straż Pożarna ma też bardzo wiele do powiedzenia, jeżeli chodzi o lasy, prawda, po mszy świętej święcenie pojazdów. Podjazdami podjeżdżamy tak jak każdego roku, ta sama technika. Następnie główna msza święta o godzinie 9. O tej godzinie wezmą udział przedstawiciele władz miasta, parlamentarzyści, służby mundurowe oraz instytucje, które wspierają to przedsięwzięcie.